Witaj, więc zainteresowała Cię książka Laptopowy Milioner pod tytuł Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci. No fajnie, że Cię zainteresowała, ponieważ jest to naprawdę bardzo gorący temat, cały czas rozwijająca się sieć, rozwijająca się gałąź zainteresowań. Bardzo dużo osób szuka informacji na ten temat. Rzeczywiście rynek pracy się całkowicie zmienia. I no ponoć w najbliższych 10-15 latach zniknie ponoć 20 różnych zawodów, ale pojawią się nowe i między innymi na przykład specjaliści od reklamy w social mediach, właśnie osoby, które działają w internecie, freelancerzy, którzy tak naprawdę nie są nigdzie zatrudnieni, ale działają w pewnych grupach, w pewnych strukturach. No jest tego naprawdę mnóstwo. I dlatego też książka Laptopowy Milioner pewnie odniosła tak ogromny sukces, stała się bestsellerem. Chciałam Ci przedstawić tą książkę swoimi słowami, oczywiście nie będę jej tutaj czytać, tylko będę opisywać to swoimi słowami i przygotowałam do tego taką mapę myśli, żeby Ci to pokazać, to co jest omówione w książce. I zaczniemy od tego, że jest pierwszy krok, karty książki, powiem Ci, i wprowadzenie. Tutaj we wprowadzeniu omówię takie tematy, to są po prostu tytuły, jakby podtytuły rozdziału wprowadzenie, tak? Oprócz tego po wprowadzeniu mamy już konkretne rozdziały i te rozdziały to e-booki, tworzenie list i marketing e-mailowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, czyli SEO, YouTube, Facebook, Twitter, Fiverr, podwykonawcy, marketing dla lokalnych biznesów, strony członkowskie, webinaria, reklamy w internecie i na zakończenie przemyślenia. Także to wszystko przed nami. Dzisiaj chciałam Ci powiedzieć w ogóle o samym początku, czyli pierwsze karty książki. Książka jest zadedykowana być może Tobie. Oceń sam. Już pokazuję Ci, przybliżam. Oj, nie mogę sobie poradzić. Coś z tym. Dedykuję tę książkę nieustraszonym studentom z całego świata, którzy stali się lub są na dobrej drodze ku temu, kolejnym pokoleniem laptopowych milionerów. Rozświetlajcie drogę ku wolności, a za Waszym przykładem pójdą miliony. No, rzeczywiście może to się tak okazać. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma internet w takim, no już tak zaawansowany, w zasadzie wszędzie na całym świecie już po prostu on jest, funkcjonuje. Dlatego rzeczywiście nasze pokolenie, to które teraz żyje, ci młodsi ludzie, ci starsi, w każdym razie wszystkie te osoby, które tu żyją, które doświadczyły tego powstania internetu i rozprzestrzeniania się tego medium i używamy go, mamy możliwość właśnie wykorzystania tak niesamowicie tego medium. A teraz kim jest autor? Autor to Mark Anastasi i w 2004 roku był bankrutem, tak o sobie pisze, był bankrutem, bezrobotnym, był ochroniarzem. Byłym ochroniarzem, tak? Także tego jego dorobek, jakby doświadczeń nie miał nic związane z, nie było nic związanego z komputerem, z jakąś informatyką, zupełnie absolutnie w tym kierunku nie był wyszkolony. I w książce dalej pisze, bo książka jest bardzo fajnie napisana, jest to tak trochę jak taka jego opowieść, taka po prostu. No, taka właśnie opowieść, gdzie opowiada całą tą historię, a w to jest wplecione są właśnie te elementy dotyczące różnych wskazówek, jak działać jako laptopowy milioner. No więc w tej książce potem on tam pisze na pierwszych tam kartach tego wstępu, że był już bardzo sfrustrowany tym, co się wydarzyło, stracił tą pracę jako ochroniarz, nie miał pieniędzy, już spał na ławce, ale po prostu wiedział, że nie chce tak żyć i że chce coś po prostu zmienić w tym życiu i zobaczył na słupie ogłoszeniowym jakieś ogłoszenie o szkoleniu, wstęp był bezpłatny, jakieś takie szkolenie, coś z biznesem, chyba już nie pamiętam, będziemy o tym mówić tam we wstępie. I w każdym razie postanowił iść na to szkolenie.
coś go tknęło. Niby temat i tak nic z tego mówi nie rozumie, ale po prostu chciał coś zrobić, zmienić, nie chciał już siedzieć na tej ławce i poszedł na to szkolenie. I tam usiadł koło gościa, który okazało się zarabia w internecie i jest laptopowym milionerem. No i wtedy po prostu opowiada całą swoją historię, jak to się stało, że dostał do niego kontakt, jak się z nim skontaktował, bardzo ciekawa historia. I w końcu on postanawia go uczyć, ten laptopowy milioner. No i Mark Anastasi w ciągu 21 dni zupełnie od zera stworzył e-booka i zarobił na tym 10 tysięcy dolarów w internecie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że rynek amerykański, znaczy amerykański, w ogóle anglojęzyczny, bo to nie tylko Ameryka. Anglojęzyczny rynek to i Ameryka, Anglia, Australia, praktycznie całe Indie, oni wszyscy się tam angielskim też posługują, także no, duża część naszego globu posługuje się językiem angielskim, także jest to bardzo duży rynek anglojęzyczny. W związku z tym rzeczywiście na tym rynku są takie rzeczy możliwe, żeby tyle pieniędzy zarobić w dość krótkim czasie. Na rynku polskim mamy dużo mniejszy rynek, jest po prostu dużo mniej ludzi, którzy posługują się tym językiem. W związku z tym tworzenie wszelkiego rodzaju materiałów w języku polskim jakby no z góry już jest tak skazany na to, że no nie będzie aż takiego rynku, tym bardziej, że na rynku polskim oczywiście też nie wszyscy siedzą w internecie i poszukują pracy no nie każdy jeszcze też szuka rozwiązań w internecie, jest dużo ludzi, którzy jednak jeszcze tego rozwiązania w internecie nie szukają, w związku z tym no w Polsce ten rynek jest znacznie mniejszy. Ale nie znaczy, że nie można tu zarobić, można zarabiać i można zarobić dużo więcej niż średnia krajowa, nawet w pierwszym miesiącu działania, pod warunkiem, że właśnie wie się jak się działać, wie się jak działać, więc do tego, tak jak Mark Anastasi trafił na tego laptopowego milionera, który został jego po prostu mentorem i mu wszystko po kolei powiedział, co on ma zrobić, dlatego on był w stanie po prostu w te 28 dni to zrobić, ponieważ jeżeli ktoś zaczyna zupełnie od zera i nie ma nikogo, kto go poprowadzi, kto powie po kolei, co ma robić, no to zanim taki człowiek się ogarnie trochę, zanim przejrzy rynek, zanim złapie jakąś koncepcję, zanim się nauczy różnych rzeczy, bo na początku się uczysz po omacku, w ogóle nawet nie wiesz, po co się, czy to ci będzie potrzebne i do czego i tak dalej, więc jak samodzielnie działasz, no nie ma szans, żeby ktoś w 28 dni samodzielnie po prostu zaczynając zupełnie od zera, wchodząc w tą branżę zupełnie tak, no, że tak powiem z ulicy, no moim zdaniem nie jest to możliwe, żeby to osiągnąć. Natomiast jeżeli się ma mentora, to nawet jeżeli się jest od zera, pod warunkiem, że się wykonuje wszystko to, co mentor mówi, to jest to jak najbardziej możliwe, żeby zarobić średnią krajową w internecie. Mówię to o rynku polskim, tak? Bo tak jak on zrobił to 10 tysięcy dolarów na rynku anglojęzycznym, uważam, że też jest to możliwe. No zresztą skoro to zrobił, to jest to możliwe. No i teraz już jest milionerem, on sam, ten Mark Anastasi też już jest milionerem laptopowym i teraz ma taką misję, że chce mobilizować innych ludzi do tego, żeby czerpać z życia garściami, żeby właśnie nie popadli w taką sytuację, jak on popadł, tą bezdomność, w to, że stracił pracę, że stracił wszystkie pieniądze, że w zasadzie nie wiedział już, co robić i po prostu nie chce, bo wie, że można żyć inaczej, w bardzo prosty sposób i przede wszystkim nakłania do tego, żeby tworzyć własną przyszłość finansową. Więc to o sobie napisał. Jeśli chodzi o podziękowania, no to oczywiście dziękuję laptopowemu milionerowi Francis G. Taylor oraz takim, no więcej, większej ilości ludzi dziękuję, ale z takich znanych nazwisk to Anthony Robbins, T. Harv Eker, tutaj polecam T. Harv Eker na pewno książkę Bogaty albo Biedny, po prostu różni mentalnie. Jeśli nie czytałeś tej książki, to uważam, że każdy musi ją przeczytać, ponieważ podejrzewam, że nie wychowałeś się w domu milionerów, bogaczy, w związku z tym masz na pewno po prostu z zamkniętymi oczami i mogę
dać sobie głowę uciąć, że masz złe przekonania o pieniądzach. W związku z tym, żeby to zmienić, musisz po prostu to zmienić właśnie. A ta książka Harv'a Ekera, jak bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie, bardzo ci w tym pomoże. Następnie Robert Kiyosaki, tutaj z książek Bogaty ojciec, biedny ojciec, też ci polecam przeczytać, też pomoże ci zmienić przekonania o pieniądzach. Markus de Maria, też miałam ochotę posłuchać na żywo tego człowieka w Warszawie, zdaje się w roku 2013. Także to są z takich znanych nazwisk oraz jeszcze swojej pięknej Mirze. Zazwyczaj się właśnie komuś z swojemu partnerowi, partnerce, mężowi czy żonie dedykuje książki. On też o tym pamiętał, za to, że go wspierała w tym, że ta książka w ogóle powstała. Także takie były pierwsze karty stron, pierwsze karty książki i przechodzimy do wprowadzenia. We wprowadzeniu jest wiele, tak jak ci pokazałam, już podtytułów. I tutaj omówimy sobie: rewolucja przedsiębiorców z laptopami, styl życia przedsiębiorcy z laptopami, żyć wolnym, dlaczego musisz się stać przedsiębiorcą z laptopem, jak poznałem laptopowego milionera. I tu będzie właśnie ta historia o tym, że poszedł na to szkolenie. Seminarium, które zmieniło moje życie, to właśnie to seminarium, o którym wspominałam, będziemy o tym szerzej mówić. Mój mentor, laptopowy milioner, tu właśnie opowiada o tym, jak postanowił się do niego odezwać, pójść i jak po prostu był zdeterminowany, żeby on go nauczył tego, co sam robi. Pierwszy sekret milionera, czyli laptopowy milioner zaczyna go uczyć i zdradza mu pierwszy sekret. A czym są pieniądze? Tutaj teraz bardzo ważne są rzeczy właśnie, żeby to zrozumieć, więc na pewno bardzo ważne też, abyś równolegle czytał właśnie tą książkę, czy czytała. Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie, ponieważ naprawdę musisz zmienić swój mindset, jeśli chodzi o pieniądze, o zarabianie, o bogactwo, o postrzeganie ludzi bogatych, ludzi, którzy mają takie przedsiębiorcze podejście do życia, bo jeżeli nie zmienisz tego mindsetu, to choćbyś nie wiem jakie techniki poznał, nie zarobisz po prostu, a nawet jeżeli uda ci się zarobić albo jakimś cudem dostaniesz pieniądze z typu spadek, nie wiem, w totolotka czy cokolwiek, to stracisz je po prostu. Więc mindset jest bardzo ważny i tutaj właśnie zaczynasz, on opowiada, pisze o tym, czym są pieniądze, czym jest biznes, czym jest marketing internetowy. Wolność finansowa zaczyna się przy 400 kliknięciach dziennie i tutaj taka ściąga sekrety milionera, to już na koniec w takim podsumowaniu. W związku z tym to będę omawiać na następnym wideo, które będę wysyłać ci raz w tygodniu, a gdy skończę to wszystko wysyłać, to ewentualnie możesz wtedy ode mnie kupić całe to nagranie naraz, jeśli nie chcesz czekać cały tydzień na kolejny odcinek. Także serdecznie dziękuję ci za zapisanie się na moją listę, pozdrawiam cię gorąco i polecam, odpal sobie też książkę właśnie T. Harv'a Ekera, Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, bo to jest arcy ważne, szczególnie w naszym kraju, gdy te przekonania jeszcze z komuny i takie no nieciekawe o przedsiębiorcach, o przedsiębiorczości, o przedsiębiorczym myśleniu gdzieś przenikają nawet jeszcze do młodych pokoleń, bo po prostu gdzieś jeszcze te stare pokolenia to przekazują świadomie bądź nieświadomie i to gdzieś jeszcze funkcjonuje, więc arcy ważne jest to, żebyśmy zmieniali to u podstaw i żebyśmy nasze dzieci już uczyli inaczej, żebyśmy zmienili to postrzeganie pieniędzy i ludzi bogatych. Także koniecznie też jednocześnie studiuj tamtą książkę. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, do usłyszenia za tydzień, cześć.